Cześć kochani, witam Was serdecznie na kanale Przewodnicy. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią przedstawiam Wam drugą część książki Nevillea Godarda, na Twój rozkaz. Ale w pierwszej kolejności chciałbym bardzo serdecznie podziękować każdemu z Was za aktywność na moim kanale, za wszystkie subskrypcje, polubienia i wspaniałe komentarze. Dzięki Wam ten kanał się rozwija. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, a chciałbyś pomóc w jego rozwoju? Koniecznie kliknij przycisk subskrypcji, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz zapraszam do wysłuchania drugiej części książki Neville'a Godarda pod tytułem Na twój rozkaz. Tytuł w języku oryginalnym At Your Command. Życzę owocnej lektury. A zatem Czegokolwiek pragniecie, gdy się modlicie, wierzcie, że to otrzymacie, a tak się też stanie. Modlitwa, jak pokazałem Ci wcześniej, jest uznaniem, nakazem wiary, że otrzymujesz w pierwszej osobie, w czasie teraźniejszym. Oznacza to, że musisz mieć naturę rzeczy, o którą prosisz, zanim będziesz mógł ją otrzymać. Aby łatwo wejść w ten stan, konieczna jest powszechna amnestia. Powiedziano nam, Przebaczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i wasz ojciec, który jest w niebie, wam przebaczył, ale jeśli wy nie przebaczycie, to i wasz ojciec wam nie przebaczy. Może się wydawać, że jest to jakiś osobowy bóg, który jest zadowolony lub niezadowolony z twoich działań, ale nie o to tutaj chodzi. To świadomość, będąc Bogiem, jeśli trzymasz w niej coś przeciwko człowiekowi, wiążesz ten stan w swoim świecie. Jednak uwolnienie człowieka od wszelkiego potępienia oznacza uwolnienie siebie, by móc wznieść się na każdy poziom. Nie ma zatem potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Dlatego bardzo dobrą praktyką przed rozpoczęciem medytacji jest przede wszystkim uwolnienie każdego człowieka na świecie od jego winy, ponieważ prawo nigdy nie jest łamane i możesz być spokojny wiedząc, że koncepcja samego siebie każdego człowieka będzie jego nagrodą, nie musisz więc zaprzątać sobie głowy sprawdzaniem, czy człowiek otrzyma to, co według ciebie powinien otrzymać. Życie bowiem nie popełnia błędów i zawsze daje człowiekowi to, co człowiek najpierw daje od siebie. To prowadzi nas do bardzo nadużywanego stwierdzenia biblijnego na temat dziesięciny. Wszelkiego rodzaju nauczyciele zniewolili człowieka sprawą dziesięciny, ponieważ sami, nie rozumiejąc natury dziesięciny i bojąc się niedostatku, wprowadzili swoich wyznawców w wiarę, że dziesiąta część ich dochodu powinna być oddawana panu, wyjaśniając to w ten sposób, że kiedy ktoś oddaje dziesiątą część swojego dochodu konkretnej organizacji, oddaje swoją dziesiątą część panu czyli oddaję dziesięcinę. Ale pamiętajcie, ja jestem panem. Twoja świadomość istnienia jest Bogiem, któremu dajesz i zawsze w ten sposób dawać będziesz. Dlatego też, gdy oświadczysz, czymkolwiek chcesz być, przekazujesz to wyznanie lub cechę Bogu, a twoja świadomość istnienia, która nie ma względu na osobę, powróci do ciebie przepełniona tymi cechami lub atrybutami, których się domagasz. Świadomość istnienia nie jest czymś, co można w prosty sposób określić lub nazwać. Twierdzić, że Bóg jest wielki, bogaty, że jest miłością lub mądrością, jest definiowaniem tego, czego nie można zdefiniować. Bóg bowiem nie jest niczym, co można by nazwać. Dziesięcina jest konieczna i dziel się nią z Bogiem, ale odtąd zacznij dzielić się z jedynym Bogiem. I zadbaj o to, aby nadać mu cechy, które jako człowiek pragniesz wyrazić, twierdząc, że jesteś wielki, bogaty, kochający i wszechmądry. Nie snuj domysłów, jak te cechy czy roszczenia będą się manifestować, ponieważ życie ma na to swoje sposoby, które dla ciebie jako człowieka pozostają niezgłębione. Zapewniam cię jednak, że w dniu, w którym uznasz te cechy, Twoje roszczenia zostaną uhonorowane. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało zostać ujawnione. To, co jest powiedziane w tajemnicy, będzie ogłoszone z dachów. Oznacza to, że twoje sekretne przekonania co do własnej osoby, te, których nie zna nikt, prócz ciebie, będą ogłoszone z dachów w twoim świecie, wtedy kiedy szczerze w nie uwierzysz. Albowiem twoje przekonania o sobie są słowami Boga w tobie. To te właśnie słowa są duchem i nie mogą wrócić do ciebie, nie spełniając najpierw tego, do czego zostały powołane. W tej chwili przywołujesz z nieskończoności to, czego właśnie teraz jesteś świadomy i żadne słowo czy też przekonanie nie odnajdziecie. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Świadomość jest winoroślą, a cechy, których jesteś teraz świadomy, są jak gałęzie, które karmisz i utrzymujesz przy życiu. Tak jak gałąź nie może żyć bez pnia, tak też rzeczy nie dostąpią życia, jeśli nie będziesz ich świadomy. W ten sam sposób jak gałąź więdnie i obumiera, jeśli sok winorośli przestaje do niej płynąć, tak rzeczy w waszym świecie przeminą. Jeśli odwrócicie od nich swoją uwagę, ponieważ wasza uwaga jest jak sok życia, który podtrzymuje przy życiu i podtrzymuje rzeczy z twojego świata. Aby rozwiązać problem, który teraz wydaje ci się tak realny, wystarczy odwrócić od niego uwagę. Stań się obojętny i zacznij czuć, że jesteś tym, który będzie rozwiązaniem tego problemu. Na przykład, gdybyś był uwięziony. Nikt nie musiałby ci mówić, że powinieneś pragnąć wolności. Wolność, a raczej pragnienie wolności, byłoby automatyczne. Po co więc zaglądać za cztery ściany więziennych krat? Odwróć swoją uwagę od bycia uwięzionym i zacznij czuć, że jesteś wolny. Poczuj to do tego stopnia, że będzie to naturalne: w sekundzie, w której to zrobisz, te więzienne kraty znikną. Zastosuj tę samą zasadę do każdego problemu. Widziałem ludzi zadłużonych po uszy, którzy stosowali tę zasadę i w mgnieniu oka pozbyli się swoich zobowiązań. Widziałem też tych, których lekarze uważali za nieuleczalnie chorych. Stosując zasadę odwrócenia uwagi od problemu i choroby, ich dolegliwości znikały w mgnieniu oka, a tak zwana nieuleczalna choroba zniknęła. Nie pozostawiając nawet żadnych blizn, Twoja odpowiedź na pytanie, kim myślicie, że jestem, zawsze determinuje Twoją ekspresję. Tak długo jak jesteś świadomy bycia uwięzionym, chorym lub biednym, tak długo będziesz wyobrażał sobie lub wyrażał te warunki. Kiedy człowiek zda sobie sprawę, że to on jest teraz tym, czego szuka i zacznie twierdzić, że nim jest, będzie miał dowód na swoje twierdzenie. Tą wskazówkę znajdziemy w słowach. Kogo szukacie? A oni odpowiadają Jezusa. A głos powiedział. Ja nim jestem. Jezus oznacza tutaj zbawienie lub Zbawiciela, a ty szukasz ocalenia od tego, co nie powinno być twoim problemem. Ja jestem to ten, który cię zbawi. Jeśli jesteś głodny, twoim Zbawcą jest jedzenie. Jeśli jesteś biedny, twoim Zbawicielem są bogactwa. Jeśli jesteś uwięziony, Twój Zbawca jest wolnością. Jeśli jesteś chory, to nie człowiek imieniem Jezus Cię uratuje, ale zdrowie stanie się Twoim Zbawicielem. Dlatego też zwiastuj: Jestem nim, innymi słowy: Uznaj siebie za rzecz pożądaną. Żądaj tego w świadomości, nie w słowach, a świadomość wynagrodzi Twoje starania. Powiedziano Ci, Znajdziesz mnie kiedy będziesz szukać po omacku. Szukaj więc tej cechy w świadomości, aż poczujesz bycie jakim chcesz być. Kiedy zatracisz się w poczuciu bycia tym, cecha ta urzeczywistni się w twoim świecie. A jesteś uleczony ze swojego problemu z chwilą, gdy dotkniesz jego rozwiązania. Kto mnie dotknął, bo poczułem, że moc cudu wyszła ze mnie. Tak. W dniu, w którym dotkniesz tego istnienia w sobie, poczujesz się wyleczony lub uzdrowiony, moce wyjdą z ciebie i utrwalą się w twoim świecie jako uzdrowienia. Mówi się, wierzysz w Boga. Uwierz także we mnie, bo nim jestem. Miejcie wiarę w Boga. On zjednoczył się z Bogiem i uznał, że wykonywanie dzieł bożych i bycie mu równym nie jest grabieżą. Idź i zrób to samo. Tak. Zacznij wierzyć w swoją świadomość, w swoją świadomość bycia Bogiem. Zdobądź dla siebie wszystkie atrybuty, którymi dotychczas obdarzałeś zewnętrznego Boga, a przejawisz je. A czy jestem Bogiem tylko z daleka, a nie Bogiem również z bliska? Jestem bliższy niż oddech i mniej oddalony niż stopy czy ręce, jestem twoją świadomością istnienia. Jestem tym, w którym się wszystko zaczyna i kończy. Jestem wszędzie tam, gdzie jest świadomość istnienia. Bo zanim powstał świat, ja jestem. A kiedy świat przestanie istnieć, ja jestem, zanim Abraham stał się, ja jestem. To ja jestem jest waszą świadomością. Jeśli Pan nie zbuduje domu, to na próżno pracują ci, którzy Go wznoszą. Pan jest Twoją świadomością istnienia. Zanim nie ustanowisz w swojej świadomości tego, czego szukasz, na próżno będziesz trudził się, by to odnaleźć. Wszystko musi zaczynać się i kończyć w świadomości. Zatem zaprawdę błogosławiony jest człowiek, który ufa sobie, gdyż wiara człowieka w Boga zawsze mierzona będzie poprzez Jego własną pewność siebie. Wierzycie w Boga także i we mnie wierzcie. Nie pokładajcie wiary w ludziach, bo ludzie odzwierciedlają zazwyczaj to, kim sami jesteście i mogą zrobić dla was lub wnieść w wasz świat tylko to, co najpierw wy sami zrobiliście dla siebie. Żaden człowiek nie odbiera mi życia, ale ja je oddaję sam z siebie. Mam moc je oddać i mam moc je ponownie wziąć. Bez względu na to, co przydarza się człowiekowi w jego świecie. Nigdy nie jest to przypadek. Dzieje się to pod przewodnictwem ścisłego i niezmiennego prawa. Żaden człowiek, manifestacja, nie przychodzi do mnie, jeśli ojciec, który jest we mnie, wpierw go nie przyciągnie, a ja i ojciec mój jedno jesteśmy. Uwierz w tę prawdę, a będziesz wolny. Człowiek zawsze obwiniał innych za to, jaki jest i będzie tak nadal czynił, dopóki nie zrozumie, że sam jest przyczyną wszystkiego. Ja jestem, nie przychodzi, aby niszczyć, ale aby wypełnić. Ja jestem. Świadomość w tobie. Niczego nie niszczy, ale zawsze wypełnia formę lub koncepcję, jaką ktoś ma w stosunku do siebie samego. Biedny człowiek nie może stać się bogatym, bez względu na to, w jakich znajduje się warunkach, zanim najpierw nie stwierdzi i poświadczy sam sobie bycia bogatym. Znaki bowiem podążają i nigdy nie poprzedzają. Ciągłe narzekanie na ograniczenia i pozostając ubogim w swej świadomości to gra w grę głupców. Zmiany nie mogą zachodzić z tego poziomu świadomości, bo życie nieprzerwanie odgrywa wszystkie poziomy. Idź za przykładem syna marnotrawnego. Uświadom sobie, że sam spowodowałeś ten stan niedostatku. Niezwłocznie podejmij więc decyzję, aby wznieść się na wyższy poziom, na którym tuczne ciele, pierścień i zdobna szata czekają, byś ich zażądał. Nie miało miejsca potępienie syna marnotrawnego, gdyż miał odwagę uznać to dziedzictwo za swoje. Inni będą potępiać nas tylko wtedy, gdy my sami będziemy potępiać siebie. Tak więc: szczęśliwy jest człowiek ten, który nie potępia siebie w tym, na co sobie pozwala. Bo życie nie potępia niczego, lecz wyraża dla nas wszystko. Życie nie dba o to, czy nazywasz siebie bogatym czy biednym, silnym lub słabym. Wiecznie nagradza ciebie tym, czego ty sam się dla siebie domagasz. Miarą dobra lub zła posługuje się wyłącznie człowiek. Dla życia te kryteria są bez znaczenia. Paweł, w swoim liście do Rzymian, napisał: Wiem i jestem przekonany w panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dla tego, kto je za nieczyste uważa. Tak więc przestań zadawać sobie pytania, czy jesteś godny czy niegodny, aby otrzymać to, czego pragniesz. Ty, jako człowiek, nie stworzyłeś tego pragnienia. Twoje pragnienia są zawsze kształtowane w tobie samym, na wzór twojego własnego przekonania, czyli kim myślisz, że jesteś w danym momencie. Kiedy człowiek jest głodny, nie zastanawiając się zbytnio na tym, automatycznie pragnie jedzenia. Kiedy jest uwięziony, automatycznie pragnie wolności, i tak Twoje pragnienia zawierają już w sobie plan samospełnienia. Pozbądź się więc wszystkich osądów, wznieś się w świadomości do poziomu swoich pragnień i poczuj się z nimi jednością. Albowiem, wystarczy ci moja łaska. Gdyż moja moc doskonali się w słabości. Uwierz w twoje ukryte aspiracje, dopóki nie narodzi się w tobie przekonanie, że tak już jest. Twoja pewność co do wiarygodności założenia zostanie w doskonały sposób wynagrodzona. Wystarczy tylko chwila, a rzecz której pożądasz nadejdzie. Lecz bez wiary nie da się niczego urzeczywistnić. Światy, ustanawiane są poprzez wiarę, ponieważ wiara jest podstawą rzeczy, w których pokładamy swoje pragnienia i potwierdzeniem tego, czego nie możemy zobaczyć. Nie martw się ani nie przejmuj, jakie będą rezultaty. Przyjdą one bowiem z taką samą pewnością, jak dzień następuje po nocy. Spójrz na wszystkie swoje pragnienia, jak na słowa wypowiedziane przez Boga, a każde słowo lub pragnienie postrzegaj jako obietnicę. Powodem, dla którego większość z nas nie realizuje swoich pragnień, jest to, że stale je warunkujemy. Nie dbaj o tworzenie jakichkolwiek warunków. Po prostu zaakceptuj to, że do ciebie przyjdzie. Podziękuj za to w taki sposób, jakbyś już to otrzymał, a następnie odejdź w pokoju. Taka akceptacja swoich pragnień jest jak wrzucenie nasion wprost do przygotowanej odpowiednio gleby. Kiedy wrzucasz do swojej świadomości rzecz, której pragniesz, mając pewność, że się ona pojawi, oznacza to, że zrobiłeś wszystko, czego się od ciebie wymaga. Jednak zamartwianie się, w jaki sposób dojrzeją twoje pragnienia, oznacza trzymanie tych płodnych nasion w mentalnym uścisku. Powodem, dla którego ludzie warunkują swoje pragnienia, jest to, że nieustannie osądzają po pozorach i postrzegają obecny stan rzeczy jako faktyczny zapominając, że jedyną rzeczywistością jest ich własna świadomość. Postrzeganie rzeczy jako rzeczywistych jest bowiem zaprzeczeniem tego, że dla Boga wszystko jest możliwe. Człowiek, który jest uwięziony i postrzegający swoje cztery ściany celi jako realne, automatycznie zaprzecza pragnieniu czy też Bożej obietnicy w nim, o byciu wolnym. Pytanie często zadawane przy formułowaniu tego stwierdzenia brzmi Jeśli czyjeś pragnienie jest darem Bożym, to jak może być dobre pragnienie zabicia kogoś, twierdząc, że to Bóg je zesłał? W odpowiedzi na to powiem, że żaden człowiek nie pragnie zabicia kogoś, pragnie jedynie uwolnić się od kogoś innego, ponieważ jednak nie wierzy, że pragnienie uwolnienia się od takiego człowieka zawiera w sobie moc, która go uwolni. Warunkuje to pragnienie i widzi, że jedynym sposobem wyrażenia takiej wolności jest zniszczenie go. Zapominając, że życie ma swoje sposoby, o których on jako człowiek nie ma pojęcia, w ten sposób człowiek zniekształca dary Boże poprzez swój brak wiary. Problemy są jak góry, które można przesunąć nawet wtedy, kiedy ma się wiarę wielkości ziarnka gorczycy. Człowiek nastawia się do swoich problemów w taki sam sposób, jak pewna kobieta, która podczas nabożeństwa usłyszała następujące słowa: Jeżeli będziecie mieć wiarę, jak ziarno gorczycy, powiecie tej górze: przenieś się stąd, a przeniesie się i już nic nie będzie dla was niemożliwe. Tego wieczoru, kiedy się modliła, zacytowała tę część Pisma Świętego i poszła do łóżka z czymś, co uważała za wiarę. Wstając rano, podbiegła do okna i wykrzyknęła: Wiedziałam, że ta stara góra nadal tam będzie. Właśnie w ten sposób człowiek podchodzi do swoich problemów, wie, że nadal tam będą i będzie musiał im sprostać. A ponieważ życie nie ma względu na osoby i niczego nie niszczy, nadal utrzymuje przy życiu to, czego człowiek jest świadomy. Rzeczy znikną dopiero wtedy, gdy świadomość człowieka ulegnie zmianie, zaprzeczaj, jeśli chcesz. Lecz faktem pozostaje to, że świadomość jest jedyną twoją rzeczywistością, a rzeczy są jedynie odbiciem tego, czego jesteś świadomy. Tak więc niebiański stan, którego szukasz, znajdziesz tylko w świadomości, gdyż królestwo niebieskie jest w tobie. Ponieważ wola nieba zawsze wypełnia się na ziemi, to dzisiaj żyjesz w takim niebie, jakie w sobie ustanowiłeś, bo tu, na tej ziemi, objawia się twoje niebo. Królestwo niebieskie naprawdę jest blisko, teraz jest ten wymarzony czas, stwórzcie więc nowe niebo, wejdźcie w nowy stan świadomości, a przejawi się wam nowa ziemia. Poprzednie rzeczy przeminą, nie będą wspominane i przez myśl nawet nie przejdą, a oto ja, twoja świadomość, przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną. Jestem bezimienny, ale przyjmę na siebie każdą naturę lub imię, jakim mnie wezwiecie. Pamiętaj, że ty sam jesteś tym, o którym mówię, jako o mnie, zatem każda twoja koncepcja o sobie, która poparta, jest głębokim przekonaniem jej prawdziwości. Jest tym, co uzewnętrzniasz jako swoje istnienie, bowiem jestem Cię, nie oszuka. Bóg nigdy z Ciebie nie zagpi. Teraz pozwól, że poinstruuję Cię o sztuce łowienia ryb. Napisano, że apostołowie łowili ryby całą noc i nic nie złowili. Wtedy Jezus przyszedł i kazał im jeszcze raz zarzucić sieci w te same wody, w których chwilę wcześniej nic nie złowili lecz tym razem ich sieci wypełniły się rybami. Ta historia rozgrywa się dzisiaj w świecie, bezpośrednio w tobie, czytelniku, ponieważ to ty posiadasz w sobie wszystkie elementy niezbędne do połowu. Ale dopóki nie odkryjesz, że Jezus Chrystus twoja świadomość jest Panem, będziesz łowił ryby, podobnie jak apostołowie, w nocy ludzkiego mroku. Oznacza to, że będziesz łowił rzeczy, myśląc, że są one realne i będziesz łowił na ludzką przynętę, co będzie ciężką walką i ogromnym wysiłkiem, gdy będziesz próbować nawiązać kontakt z tym czy tamtym, próbując zmusić siebie, by być takim lub innym istnieniem. I cały ten wysiłek pójdzie na marne. Ale kiedy tylko odkryjesz swoją świadomość bycia jako Jezusa Chrystusa i pozwolisz Mu pokierować Twoimi połowami, wtedy będziesz łowił w świadomości rzeczy, których pragniesz. Tak też Twoje pragnienie będzie rybą, którą złapiesz, ponieważ Twoja świadomość jest jedyną żywą rzeczywistością, a Ty zaś będziesz łowił w głębokich wodach tej świadomości. Jeśli chcesz złapać to, co przekracza Twoje obecne możliwości, Musisz wypłynąć na głębsze wody, ponieważ w twojej obecnej świadomości niektóre ryby lub pragnienia nie mogą pływać. Aby wypłynąć na głębsze wody, musisz zostawić za sobą wszystko to, co obecnie stanowi twoje ograniczenia lub problemy, poprzez odwrócenie od nich swojej uwagi. Odwróć się całkowicie od wszelkich problemów i ograniczeń, które teraz mają nad tobą władzę. Trwaj w istnieniu, mówiąc do siebie. Jestem Jestem Jestem. Kontynuuj deklarowanie sobie że po prostu jesteś. Nie uzależniaj tej deklaracji, po prostu kontynuuj czucie że jesteś, a wtedy zorientujesz się, że kotwica, która przywiązała cię na płciznach twoich problemów, bez ostrzeżenia ześlizguje się i wtedy wypłyniesz na głębokie wody. Zwykle towarzyszy temu uczucie ekspansji. Poczujesz, że się rozszerzasz tak, jakbyś rzeczywiście rósł i nie bój się tego, bo odwaga jest konieczna. Nie umrzesz przez nic, co było wcześniej tylko twoimi ograniczeniami, ale to one umrą, gdy się od nich odsuniesz, ponieważ żyją one tylko w twojej świadomości. W tej głębokiej lub rozszerzonej świadomości odkryjesz, że masz moc, o jakiej nigdy wcześniej nawet nie marzyłeś. Wszystkie te rzeczy, których pragnąłeś, zanim nie odpłynąłeś od brzegów swoich ograniczeń, są rybami, które złowisz na głębokich wodach. Ponieważ straciłeś całą świadomość swoich problemów i barier, to teraz najprościej na świecie jest poczuć się jednością z rzeczą, którą pragniesz. Ponieważ jestem, twoja świadomość. Jest zmartwychwstaniem i życiem, musisz połączyć tą moc zmartwychwstania z tym, że jesteś tą rzeczą, której pożądasz. Jeśli oczywiście chcesz, aby pojawiła się i ożyła w Twoim świecie. Teraz zacznij przyjmować naturę pożądanej rzeczy poprzez odczucia, jak jestem bogaty, jestem wolny, jestem silny. Kiedy te uczucia utrwalą się w Tobie, Twoja bezkształtna istota przyjmie na siebie formy odczuwanych rzeczy. Zostaniesz ukrzyżowany na uczuciu bogactwa, siły i wolności. Pozostań pogrzebany w tych przekonaniach. Następnie, niczym złodziej nocą, kiedy najmniej się tego spodziewasz, te cechy zostaną wskrzeszone w twoim świecie jako żyjąca rzeczywistość. Świat dotknie cię i zobaczy, że jesteś z ciała i krwi, gdyż zaczniesz wydawać owoce natury tych nowo przyswojonych cech. To jest właśnie sztuka udanego połowu, jak i manifestacji w życiu. O pomyślnej realizacji upragnionego celu opowiada nam także historia Daniela, opisana tymi słowami. Daniel przebywając w jaskini lwów, odwrócił się od nich i spojrzał w stronę światła płynącego z góry. Alwy pozostały bezsilne, bo wiara w Boga ocaliła Daniela. To także jest twoja historia, i Ty również musisz postępować tak, jak zrobił to Daniel, gdybyś znalazł się w jaskini lwa, nie martwiłbyś się niczym innym jak tylko lwami, nie będziesz myślał o żadnych innych rzeczach na świecie, tylko o swoim problemie, którym będą lwy. Jednak powiedziano ci, że Daniel odwrócił się do nich plecami i spojrzał do góry w stronę światła, którym był sam Bóg. Gdybyśmy podążali za przykładem Daniela, będąc uwięzieni w jaskini ubóstwa czy też choroby, odwróćmy naszą uwagę od problemów związanych z długami lub chorobami i skoncentrujmy ją nad tym, czego poszukujemy. Jeśli nie będziemy spoglądać wstecz ze świadomością na nasze problemy, ale będziemy trwać w wierze, Wierząc, że jesteśmy tym, czego szukamy, my również odkryjemy, że mury naszego więzienia runą, a to, czego szukamy, tak, czymkolwiek to jest, zostanie zrealizowane. A następna historia opowiada o wdowie i słoju oliwy. Prorok zapytał wdowę, wskaż mi, co posiadasz w domu. A ona odpowiedziała: Trzy krople oliwy. Wtedy rzekł do niej: Idź i pożycz puste naczynia. Po powrocie do domu, zamknij drzwi i zacznij nalewać. I nalewała z tego słoja do wszystkich pożyczonych naczyń, napełniając je po brzegi oliwą. Ty, czytelniku, jesteś tą wdową. Nie masz męża, który by cię zapłodnił i uczynił płodną, gdyż wdowa to stan jałowy. Twoja świadomość jest teraz panem, lub prorokiem, który stał się twoim mężem. Weźmy przykład wdowy która zamiast uznać pustkę czy też nicość, uznała coś trzy krople oliwy. Potem wydaj jej polecenie: wejdź do środka i zamknij drzwi, to znaczy zamknij drzwi zmysłów, które mówią ci o pustych naczyniach, o długach i problemach. Kiedy całkowicie odwrócisz swoją uwagę, odcinając się od dowodów twoich zmysłów, zaczniesz czuć radość, która symbolizowana jest tu przez oliwę radość z otrzymania rzeczy, których pragniesz. Kiedy zostanie w tobie zawarta akceptacja i wszelkie wątpliwości czy też lęki przeminą, wówczas ty również wypełnisz obficie wszystkie puste naczynia swojego życia i otrzymasz nadmiar dostatku. Poznanie jest wielką siłą, która przywołuje w tym świecie. Każdy stan, który kiedykolwiek poznałeś, ten też ucieleśniałeś. To, co dzisiaj uznajesz za prawdziwe, jest tym, Czego doświadczasz? Bądź więc jak ta wdowa i zacznij wydobywać radość z Twojego życia bez względu na to, jak małe na początku będzie to znalezisko. A zostaniesz hojnie wynagrodzony, bo świat jest powiększającym lustrem, które wyolbrzymia i powiększa wszystko, czego jesteś świadomy. Jestem Pan Bóg, który zabrał Cię z ziemi egipskiej z domu niewoli. Nie będziesz miał innych Bogów przede mną. Cóż za chwalebne objawienie, twoja świadomość została teraz objawiona jako pan, twój Bóg. Przyjdź i zbudź się ze snu bycia więzionym. Uświadom sobie, że Ziemia jest twoja i do ciebie należy ten świat oraz wszystko, co go wypełnia i co się na nim znajduje. Tak mocno dałeś się uwikłać w sieci swoich wierzeń, że zapomniałeś już, jak wspaniałą istotą jesteś. Teraz, gdy twoja pamięć została już przywrócona, zarządzaj nią tak, aby to, co niewidzialne, pojawiło się i to będzie się pojawiać, ponieważ wszystkie rzeczy są zmuszone odpowiedzieć na głos Boga, twojej świadomości istnienia, bo świat czeka na twój rozkaz. Dziękuję za wysłuchanie książki Neville'a Godarda pod tytułem na twój rozkaz. Jeżeli spodobało Ci się lub uznasz ten materiał za wartościowy, to proszę daj łapkę w górę. Udostępnij film znajomym. Zachęcam Cię również do subskrypcji mojego kanału, co bardzo pomoże mi w dalszym rozwoju. Za co z góry bardzo dziękuję. A teraz pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję do usłyszenia niebawem. Cześć.